Tawa, Jitisa Imsu, Ischat Bala Noa Jama. Venta porcos nifta no lia his, ulata. Ubaruma janupa his, tisa his bola da japaco, gahisa po chichi. Tagua, ji venta tisa his, bacha pisi. Tagua, tisa his graba holo tis no lia his, gahisa tinka chupa. Gigi venta giska do pipa no lia his. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Star Wars Outlaws na moim kanale. Mamy kolejne miejsce, gdzie możemy się udać w ramach znalezienia skarbu Jetta. Jet, panie Jet, zadanie egzekutora Hutów, czyli musimy się w tym momencie udać mniej więcej tutaj do posterunku kusowniczego Hutów. Czy ja mogę się gdzieś teleportować tutaj? Mam... Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ja z tego skorzystam. Muszę się udać 400 metrów w tamtym kierunku. Dobra, jop. Tu mamy swojego złomika. Kartel Hutów reputacja dobra, no. Nie pykło. Bardzo nie pykło. Kto mnie tu atakuje? Nie wiem, kto mnie tu atakuje, ale... No i nie mogę z nimi gadać, tak? Bo ci mnie będą atakować. Co za gówno. Okay, easy now. Teren zamknięty dla ścigaczy. No i spoko, ja jestem tutaj. Ready to go? Nie przewidziałem jednej rzeczy, że będą mnie tutaj napierdzielać, nie? I drugi raz to samo przypierdzieliłem, no nie wierzę. By to tunel świsnął. Punkt szybkiej podróży. No i dlaczego ja mam to zablokowane? Dlaczego ja mam to zablokowane, panie kolego? Czy to jest to? Czekajcie, no podejdźmy tam. Podejdźmy tam. Czy jestem jakiś lewy? Siema. No nie będziemy go atakować, co jest? Może dlatego mam zablokowane, bo tutaj mam odblokowane. Punkt szybkiej podróży, o teraz się odblokował. Dobra, gicio. Idziemy gadać z tamtym ziomeczkiem. Bliżej nieokreślonym, nie wiem kto to jest, ale to jest zadanie egzekutora Hutów, także oho, już jakieś coś tam mnie wypatrzyło. Mam nadzieję, że nie zblokowało mi w żaden sposób możliwości rozmowy. Coś czuję, że będzie ciężko zrobić to zadanie. Ty zawsze ma przy sobie holodysk, bezpiecznie go... Aha, po prostu ukraść. See what they've got. Nice one, pal. Stupa, Nikiti. Good job, buddy. Let's find that vault. Dobra.
Czy ja muszę być taki bezpośredni i robić to przy nim? Jakbym chciał... No nie, nie będę tego robił przy nim. Zrobię tak, o. Pyk. Dobra, co mi to przypomina? To jest... No zobaczymy, czy mi się uda. Poczekajcie, tu jest końcówka. Tu jest tak jakby końcówka. Na pewno gdzieś, gdzie jest woda. To żadne z tych miejscówek, więc jest albo tu. Na przykład, czekaj, to, albo to. Ten tygiel. Dobra, jeszcze raz. Jakbym zrobił w ten sposób, to tu mam jakieś takie dziwne... dobra. To raczej nie to, to bardziej... No nie, może to... Albo tutaj! Panie, o! Na przykład tu! Panie kolego. Ale oczywiście najpierw sobie to sprawdzę. A widzicie, mam pewien... pewien pogląd na to, gdzie to może być. Mam nadzieję, że nie spierdzieliłem podglądu. Czekaj, tam jest 0,6 km. Pyk. Tu będziemy mieli wejście na tą wyspę, ale... Ale nie od tej strony. Tu też nie, czyli raczej to będzie z tamtej. Płaski teren by mi się przydał, żebym mógł tam na spokojnie wjechać skuterkiem, nie? Tu nie. Czy ja już naokoło to obleciałem? Czy to nasi, czy nie? Nie, no to chyba nie są nasi. I think we're clear now, Nix. Okay, that's weird. A to nasi? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. Patrz, nie mogę ich... Ale to było dziwne. To było cholernie dziwne, co się przed chwilą działo. No tak, ja mam gdzieś to jeszcze tu znaleźć, tak? Punkt nawigacyjny, to jest tam. Tu mamy ścigacz, tu mamy... Ten punkt orientacyjny. Czyli teoretycznie mógłbym wejść na górę, ale tak. Tędy? To mi tu nic nie da, bo ja tędy nie przejdę, nie? Tam nie przejdę. Tu jest chyba takie przejście. Po prostu trzeba... O. No nie, no tędy to ja nie wejdę. Za bardzo, za duży kąt. Ale tu mam pojemnik. Pojemnik plus nie mogę nic więcej zrobić, bo... Tędy nie wejdę, to mi też nic nie da. Nie lubię takiego szukania.
Dobra, idziemy do mojego ścigacza. Wszystko już wiem. Wszystko już wiem. Bardziej interesuje mnie, jak zbiorę te wszystkie części tego jetta, to czy ten pancerz, który dostajemy, to po założeniu on naprawdę będzie mi potrzebny, czy wręcz przeciwnie? Osiągnięto punkt nawigacyjny. No i dobra, i tu mamy ten głaz. Albo i tu mamy ten głaz. Albo i znowu jestem w dupie. Nie, dobra, tu mamy ten głaz. Cyk, wyizoluj. Myślałem, że znowu będę musiał patrzeć. Ale ile razy ja musiałem spojrzeć na mapę, ty? Alright, let's see what we have here. Hold tight. Tak, Szebi, bo jesteś rozkojarzony i dlatego. Wiem. Czy ja dobrze idę? Tak, idę dobrze. Tą drugą część pamiętam mniej więcej. 30 sekund. Ja mówiłem, ja mam pamięć muszki owocówki. Du. Okay. Looks like someone's been living here. Calm down, buddy. We got this. Obniżka, nowy przedmiot. Oho. Co to jest w ogóle? Dziennik, wyposażenie, ekwipunek. Dobra, nie wiem, gdzie nawet tego szukać. Nie wiem, gdzie tego szukać. Czekaj, czy aby na pewno wszystko wzięte? To jest jakaś fabryka droidów. Da radę jakoś tam wejść? Nie, nawet nie mogę tutaj podskoczyć. Okej. Oh, that turret's definitely active. I think we're good now. Get the cover. Oh, okay, turret's down. Now let's see what we can find in there. Hey, Andy, got another one of Jet Cordo's vaults. And you're unharmed. Well, yeah. Nixon and I can handle anything. Kay, I analyzed all the data from Jet Cordo's holodisks. Huh. What else did that old smuggler do? I ran full scans on the holodisks and noticed that all of them were made on T'Shara. The T'Shara vault? Yes. Looks like there's more to it than we first thought. I didn't see anything last time. You should check again. I've put together a holodisk that should bypass the locks. It's on the workbench here on the ship. Dobra, czyli idziemy w takim wypadku na statek. Nieważne gdzie, ważne, żeby to była możliwość... Czekaj, tu? Wydaje mi się, że tutaj, o, to będzie najlepsze, Wielkaniecka. Strefa lądowania, tam sobie zabierzemy ten holodysk i zobaczymy, o co chodzi. Zmodyfikowany holodysk, dobra, cyk.
Dobra, nic więcej nie ma. Wiecie co, to chyba jednak muszę faktycznie na to szare się udać. Poczekajcie, dziennik, to dziedzictwo Jetta. Pokaż na mapie i to jest tutaj. Skarb, sztormowa skała, tak, to jest to szara. Najbliżej to chyba będzie tutaj z nadziei Jaunty. Idziemy tam. Ja pierdzielę, 100 lat nie byłem na Toszarze. A tam był, pamiętacie, na samym początku serii, ja tam bardzo mocno próbowałem dostać się do skarbca, który był za... No, cześć, Andy. Który był za kratą i się zastanawiałem, kiedy będę mógł go ogarnąć. To jest właśnie ten moment. To jest właśnie ten moment. Ale też inaczej się czuję, jak ja tutaj jestem na tej Toszarze, bo czuję się taki mocny, taki wiecie... Nie? Dobra, 200 metrów w tamtym kierunku. Odszukaj tajemnicę Jeffa Cordo. Ale zaraz, ja tutaj byłem. Huh. So this tracker points out hidden trade league crates as well. I should keep an eye out for those too. No przeszukaj obszar, no to przecież... Tu mamy ten datapad, ja tutaj byłem. Of course. What's a secret vault without a secret room? Tajne pomieszczenie. Dobrze, panie kolego. Hion. Hion, this is Jet Cordo. Though I suspect you can't hear me anymore. I never meant for this to happen. The crew betrayed me, and it didn't leave me much of a choice. I guess it's true that this job is not meant for friends. It's a lot easier to split the credits when it's just yourself. There's nothing I can do for you now, Hion. I have to disappear and leave the Trailblazer behind. I just need you to know that everything I did was with the best intentions. I suppose I just... work best alone. No dobra. Gościu, na... ja nie kojarzę w ogóle, kim był ten typ, do którego on się... Może to robot jakiś, do którego on się bezpośrednio zwracał, ale... Wow. Hey Andy, I got it. Picked up Cordo's final message. Looks like he just disappeared after the heist. Tends to be the best thing to do. Well, he didn't make it easy to track down his things. No. I don't think he counted on anyone being as stubborn and thorough as you. He did well, Kay. Think he could still be alive? Maybe. But if he's smart, no one will ever find out. A mi się wydaje, że mimo wszystko... Nawet jeżeli jest sprytny i chciałby, albo nie chciałby, żeby się ktoś o nim dowiedział, czy mi coś tutaj się... Tajne skrytki przemytników. Gdzie ja jestem? Ja jestem tutaj. Dobra, weźmy to, ogarnijmy. Bo jak już jesteśmy tak blisko... To czemu mielibyśmy tego nie robić? Tylko czemu mi się to nie pokazuje w żaden sposób? Dobra, F.
Tu. Żebym ja miał jakąś możliwość tutaj, dobra. Okej, okay, nawet mi to zaczyna... Dobra, dobra, wiem, że to jest punkt nawigacyjny, ale ja chyba tu mam na górze tą skrytunię. No i co mi to dało? Kriocewka, akcelerator... No, takie... 2 na 4. 2 na 4, nic więcej mi tutaj to nie dało. Odzyskano skarb. I co, i to już? Koniec? Legendy półświatka. Tutaj nic nie ma. Ty. Czekajcie. Nie, idziemy do tego głównego miasta, do Mirogamy. Idziemy do Mirogamy, tam gdzie mamy możliwość wejść do swojego śmiałka. I Blue, Jeff Cordo nie siedzi. Tu nie mam nic. Andy. Good to have you back. Dobra, Andy w żaden sposób nie chce ze mną gadać. I'll be back, Andy. I'll be here. Tu mamy to jedno ulepszenie. No to jest chyba zadanie skończone. If you need a ship mechanic, I'm the best. Dobra, pokaż mi, co ja mogę tutaj ulepszyć. To nie chcę, bo mam to na maksa, a nic innego nie mogę. Czyli to by było na tyle, jeśli chodzi o ulepszanie. Jeszcze może tutaj coś odblokowałem, cyk. Dobra, znudziło, albo o. Tak. Znudził mi się wygląd śmiałka, więc sobie to ogarnę. Co za dziwne zadanie. Bez kitu. No to teraz mi pozostaje co? Robienie salon bosnoka. To mnie nie interesuje. Tu żadnych zadań nie mam, które mógłbym zrobić. Co najwyżej te skrytki mógłbym porobić. No i ewentualnie te dwa zadania, które też są intrygujące. No, no bo tutaj zobaczcie, to jest skarb. Szemrany handlarz. Tu są interesy. Tu są jakieś takie, wiecie. Kryjówki przemytników. Tam się nie dostanę. To są też jakieś takie pierdołowate te zadania. A tutaj nie dostałem żadnego dodatkowego zadania. Tego Jeffa Cordo zrobiłem i w sumie tyle. Nic więcej się tu nie dzieje. No dobra, to zróbmy tego desertera. Pokaż na mapie. Deserter. Postaramy się go znaleźć i tyle, no. Czy ja mogę się tu jakoś teleportować? Coś tego, gdzieś niedaleko. Mogę tutaj. No bo nie mam zielonego pojęcia. Czy warto, nie wiem, szukać czegoś więcej, jeśli chodzi o Jeffa Cordo. Nie będę też w 100% sprawdzał tego zadania. No dobra, sprawdzę, jak skończę nagrać. A, jeszcze jedno, chyba że ja muszę zrobić tak, ekwipunek. Czekaj, zdolności, ekwipunek, sprzęt. Zmniejsza obrażenia otrzymane od blasterów. Łotrzyca. Zwiększa ilość podnoszonej amunicji.
Przecież ja amunicji nie używam. Pas bandytki. Ten survivalistki. Czekaj, to było to? Nie, to było to. Zwiększa maksymalną liczbę fiolek, bakty i granatów. Jeszcze tu mam jakąś zawieszkę, którą dostałem. Relikwia. Wysoka szansa na zyskanie darmowej... To nie. Liczy się jako dowolny przedmiot z zestawu na potrzeby odblokowania premii z zestawu sprzętu. O, to jest akurat fajne. Przyjemne uczucie. Zwiększa obrażenia w walce wręcz. Nic, co tutaj widzimy, nie jest mi potrzebne. Ile mamy w ogóle odcinka? 25 minut. To jeszcze możemy chwilę pograć. Niepotrzebnie nacisnąłem to, bo nie o to mi chodziło. I made it to the hideout, I think. I see a couple of buildings. Ace lives in the smaller one. Czyli tutaj. No i widzicie, jak to wszystko jest, kurde, połączone. Ja tutaj byłem kilkukrotnie. Yes, got it. Well, she's gone. Ja tu kilkukrotnie byłem po prostu. Dobra. Hakujemy. Pięknie. Okej. Dobrze, że mam tyle prób, bo bym normalnie spierdzielił. Okay. Ice, szef zmienił zdanie. Kupimy te schematy dzisiaj. Załączam współrzędne. No dobra, hey, ile mamy? Hey, Izak. It looks like Ace took off to make a deal with some pirates. What? That's terrible news. At least I got the coordinates for their meetup. Some camp nearby. What are you waiting for then? Go check it out. A może dziękuję za to, jaką robotę zrobiłaś? Co to za dziwne... Z kamerą się działo. Rancho Garrika. Którędy ja jadę jakoś tak dziwnie? Teren zamknięty dla ścigaczy. No dupa, Jasiu, ja nie chcę. O, dobra, elegancko. To nie jest teren zamknięty dla ścigaczy, przestań. Ewidentnie uszkodzę tutaj coś. 0,6, no 600 metrów, nieźle. O Jezu, pajkowie zakichani. Dobra. I oczywiście za daleko są, no to za gówniarze. A oni tutaj przyjadą? Nie, nie przyjadą, bo jest zadanie do ogarnięcia. Dobra, przeszukaj, znajdź Ice. If you release me, I can get you credits. Suta, jadem piriolo zayaduka. Kuha wama porko chekunga uba. That must be the engineer. Bumonta! Whoops! Bumonta! Dobra, jesteś bezpieczna. Thanks for the help.
Wait, are you a bounty hunter? No, Izod sent me. I'm Kay. Good to know someone has my back. I thought I could go it alone. Made a deal with the pirates, but turns out they sold me out to the Empire. That means the imps will be showing up soon to collect. Yeah. Tell me you've got a speeder. Yep, let's go. Nie gadaj, że ona będzie ze mną jechać. Let's get to Bestine and find Izok. They can help us lay low. Dobra, przez... Jeszcze ktoś? Okay, not bad. Dobra, w miarę się udało. Teraz tak, G. Na wszelki wypadek. Gdzie mam ten swój ścigacz? Ty, a tu mogę sobie na... Wow, looks like we're in the clear. Until they send backup, we should get out of here. No to dawaj, cyk. Teren zamknięty dla ścigaczy. Dobra, czyli ja muszę iść tam, gdzie ona jest. A, bo ona pewnie ukradnie im ścigacz, a ja będę musiał swoim zapierdzielać. No nie bez powodu tu jest mój. Dobra, lecimy, Miunia. No to dawaj, ja czekam na ciebie. Trzeci poziom pościgu Imperium. Pozwala Kay oznaczyć jeden dodatkowy cel podczas przypływu adrenaliny. Naciśnij E, kiedy działa przypływ, aby oznaczyć wrogów. To do 6. Ja pierdzielę. 2, 4, 6 tych ziomeczków. Ole jest kozak, maślak. No i tutaj raczej nic nie mam, dobra. Ucieknij z Ice. Z Ice. Nawet nie wiem jak... Ice. O, mój śmiałek, ty. Yandy? Dobra, leć, chodź. Dobra, Andy, spadamy. Good for takeoff? Yes, okay. Okay, time to go. I copy. Nie ma co się z nimi pierdzielić, no po prostu lecimy i tyle.
atmospheric. Where are we going? Shara, we need to get Ace out of here and go to the Imperials. Sorry about all this. I appreciate the help. Okay. Świetnie. I think that was the last of them. Dobra. I hope so. Ucieknij na to, Szary, cyk, kalibracja hipernapędu. Dobra, spadamy. Okay, let's jump. Nie ma co. Tutaj ten hipernapęd jest mega fajnie zrobiony. Nie pamiętam, jak to było w czasach Star Warsów. Znaczy Star Treka, przepraszam. Patacia finza upaventa shapa nagaja imperiolo. Yeah, the imps aren't exactly happy with me. Cian dopa sund da uba graba chuanga nulia du pankpa. Cia grandia punio puli yama. So, that's why you called me. You're interested in A's. Ce naga chik da nulia mapunu. Takie? I think dobra, that's up to A's. Chino bada jama. What do you think, A's? Want to work for the Huts? Or would you rather stick with Crimson Dawn? I mean, I've only ever known the Empire. What do you think? Dobra, generalnie tak, Szkarłatny Świt, tutaj mamy reputację doskonałą, a tutaj mamy reputację dobrą, więc ja bym chciał zawieść ich tutaj. I'd say the Huts. They're intense, but they pay well. Getting paid is the whole reason I left the Empire. Let's do it. All right. ND, can you get me Varric? On it. Dobra. Czy ja mogę w jakimś stopniu zrobić to po prostu szybciej i tak? Otwórz lokalizację. Oczywiście, że mogę. To szara. Hutowie. Otwórz lokalizację. Wała, nie mogę, muszę dolecieć. Kavis Centercoid. Is this about the defector? Her name's Ace and she wants to work for the Huts. We're on our way to Tashara. Good. Bring her here and we'll work out a deal. See you soon. Dobra, w miarę się udało. Szybko to ogarnąć. Tam był jakiś ten... pierdółki, które mógłbym zabrać. Mirogana czy Nadzieja Jan? Nie wiem, no Mirogama. Chyba, że ja nie jestem na Toszarze. Nie no, jestem Toszarze. What the fuck? Right side. On it. No przecież zaraz ich... Wróć do gry! Zaczyna się. Po prostu zaczyna się. Jak mnie denerwują te wymuszone starcia. Myślę, że jest proste to.
Albo ja powinienem gdzieś do nich się teleportować? Po mistrzowsku, tak, tak. Wszyscy już znają te twoje niepotrzebne w... So, you're the deserter then. That's what they call me. You'll be treated well by the Hutts, as long as you remain loyal. You can't bring her back to Tatooine. The Empire there won't stop looking for her. Don't worry. We protect our own. I like the sound of that. We should be on our way. Lord Jabba is very curious about what the Empire is up to. Hey, I still need to get paid here. She did save me. Of course. Now let's go. There are some items waiting for you. Look at that. Alert security immediately. Dobra, co mi tutaj dalej? Did you make it to Tashara? No. Well, sort of. Aze decided to not work with you after all. What? But this took years of planning. Yeah, it was her choice, Ezok. Lady Kira will not be pleased. How am I going to... Okay, bye, Ezok. Ja pierdzielę, ale fajnie ucięła ten temat. No dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Good Fortuna just told me to expect a gift from Jabba. How did you get on the Hutt's good side? I'm reliable. Mostly. Okej. Okay. Kartel Hutów utrzymuje kontakty z przemytnikami, handlarzami broni w całym zamieszanym rubieżach. Najlepszego sprzętu. Okej, okay, no i fajnie. Dostałem najlepszy sprzęt. Co w związku z tym? Czy ja mogę jakoś z Andym pogadać? Nie. See you, Andy. I'll be here. No dobra, to ty sobie tutaj sieć. A co ja będę następny robił? Gra o wysoką stawkę? No przecież to mi zostało zadanie z tym, jak ono się nazywa, z Sabakiem. No czyli zostały mi tutaj te poboczne. Pałac Jabby. Dobra, może będę mógł tutaj wejść. Ewentualnie tak jak mówię, no zobaczę jak teraz... Skończę ten odcinek. O co chodzi z tym Jeffem Cordo? Czy coś jeszcze później można zrobić? I będę kombinował, czy jakieś sensowne zadania jeszcze są. Ale nie podoba mi się to, że to są same takie znajdźki pozostałe. I będę musiał się przyjrzeć, czy to jest coś takiego fabularnego. No, jakieś skarbce, coś tam. Takie wiecie. No, nieciekawe rzeczy. Dobra. Z mojej strony to wszystko. Zapraszam na inne serie. I. Być może widzimy, znaczy nie, no na pewno, widzimy się w następnym odcinku. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.